Cześć, hej, siemanko i czołem. Witam serdecznie, moi kochani. Słuchajcie, mniej więcej przed rokiem opublikowałem dla Was materiał odnośnie iPhone'a 14 Pro, w którym to porównywałem cenę tego urządzenia do zarobków minimalnych oraz średnich w czterech państwach. W Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Tak się składa, słuchajcie, że dosłownie przed kilkoma godzinami premierę miał nowy iPhone, czyli 15 Pro. Jest to więc idealny moment do tego, aby zrobić pewien update, żeby przygotować dla Was nowy film i zestawić cenę tego nowego iPhone'a do zarobków w tych wymienionych przeze mnie państwach plus w Indiach. Tak, do dzisiejszego zestawienia dochodzi kolejny gracz, czyli Indie, tak żebyśmy sobie jeszcze bardziej może skontrastowali te ceny, zobaczyli jakie są różnice w poszczególnych państwach. Moi drodzy, w tym miejscu od razu zaznaczę, że wartości, którymi się posługuję, są uśrednione dla całego kraju. Tak, wiem, że są różne stany w Stanach Zjednoczonych, tak samo są różne landy w Niemczech, różne województwa w Polsce. Ja biorę pod uwagę maksymalnie uśrednione wartości i zestawiam, tak jak rok temu, średnie i minimalne zarobki brutto do cen, które są prezentowane na stronach Apple, oficjalnych stronach Apple w tych poszczególnych krajach. Rok temu pominąłem podatek od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, on wynosi od 2,9 do 7,25, więc dodaję średnio 5% do ceny iPhone'a w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Stanach jest tak, że przy sprzedaży właśnie i tu znowu, co stan to obyczaj, doliczany jest tenże podatek. Tak więc, moi kochani, wraz z moim przyjacielem Stefanem przechodzimy już bezpośrednio do tabeli, którą przygotowałem dla Was rok temu. Tę tabelę będziemy dzisiaj aktualizować. Okej, mam już przygotowane wartości minimalne i średnie dla poszczególnych państw, które będziemy omawiać. Moje liczniki odnośnie cen, odnośnie sztuk iPhone'ów, które kupimy, już kipią, po prostu już są w gotowości. Są to te same liczniki, które przygotowałem dla Was rok temu, one od roku czekają na to, aby znów zostać użyte. Zaczniemy sobie od Niemiec, podobnie jak miało to miejsce przed rokiem. Minimalna w Niemczech brutto to 1920 euro, przyjmuje 168-godzinowy wymiar pracy. Zresztą w przypadku każdego kraju jest to taki właśnie wymiar. 1920 euro minimalna, a średnia 4100. Cena iPhone'a, już przechodzimy sobie do strony Apple.de. Mam otwarte oczywiście 5 zakładek, 5, a nie 4 tak jak rok temu, bo dochodzą, przypomnę, Indie. No i co, na pierwszy rzut oka widzimy, że cena iPhone'a 256 GB kosztuje 1329 euro. A jak to miało miejsce rok temu, jak to wyglądało rok temu? Słuchajcie, 1429, czyli 100 euro taniej. W dniu premiery kosztuje ten iPhone 1329 euro. Jak to wygląda, moi kochani, w sztukach? Więc z minimalnej krajowej Niemiec sobie kupi 1,44 iPhone'a, a ze średniej, która wynosi 4100 euro, 3,8, 3,9 tak naprawdę. Mamy progres w stosunku do poprzedniego roku. Niemiec sobie może sprawić więcej iPhone'ów w skali miesiąca, z minimalnej, ze średniej krajowej. No a zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Brytyjczyka. Na stronie brytyjskiej iPhone został wyceniony na 1099 funtów. A rok temu 1209. Zobaczcie, jaka to jest różnica. To jest sporo. I tak, 1750 na 1099, 1,59 z minimalnej. Jednego i prawie 0,6 iPhone'a kupi sobie Brytyjczyk z minimalnej krajowej w skali miesiąca. W przypadku średniej 2,53, moi kochani. Może sobie zaszaleć. Rok temu też mógł sobie zaszaleć. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tam, moi kochani, cena iPhone'a wyceniona została na 1099 dolarów plus
dodatkowe 5%, tak sobie przyjęliśmy do zestawienia, jeżeli chodzi o ten podatek od sprzedaży, co nam daje 1154. I tak, 1160 to jest minimalna krajowa w Stanach Zjednoczonych. Podobnie zresztą jak rok temu, bo ta minimalna się nie zmieniła u nich od 2009 roku, z tego co udało mi się wygooglować. To wiadomo, że Amerykanin kupi sobie więcej tych iPhone'ów, bo iPhone jest... A nie, akurat w Stanach kosztuje tyle samo. W rok temu nie uwzględniłem tego podatku od sprzedaży, więc te wartości były nieco chybione. Zresztą, słuchajcie, nie jest to tak dokładna analiza, tylko raczej pobieżna. Gdybym miał tu dokładnie analizować każdy stan, no to ten film trwałby 2 godziny, bo na przykład w stanie Massachusetts średnia wynosi 43 tysiące około dolarów, a w dystrykcie Columbia 98 tysięcy. Także no to jest ogromny przestrzał, prawda? Także przypomnę, biorę pod uwagę maksymalnie uśrednione wartości, co i tak daje nam mniej więcej jakiś obraz sytuacji. W każdym razie 256 GB. Dobra, 1160 przez 1154. Jednego iPhone'a może sobie tak naprawdę kupić i zostanie mu jeszcze 6 dolarów na, no nie wiem na co tam, na McDonalda i Coca-Colę. A ze średniej krajowej 6387 przez 1154, 5,53. No to może sobie Amerykanin mocno zaszaleć. Z tego co widzę, rok temu nie mógł sobie aż na tyle pozwolić. Ale rok temu też porównywałem, brałem średnią pod uwagę z portalu JobTed, gdzie te zarobki są nieco zaniżone. W tym roku zrobiłem dokładniejszą analizę i sięgnąłem po oficjalne dane rządowe, bo gdybyśmy mieli porównywać z tej strony JobTed, no to te zarobki wynosiły około 53 tysiące dolarów na tejże stronie, z kolei w oficjalnych danych rządowych około 73 tysiące, więc jest to spora różnica. Mówimy tutaj o kwocie rocznej, ja to oczywiście podzieliłem przez 12 miesięcy, więc... No przyjmijmy, trzymajmy się tych danych, słuchajcie, oficjalnych. No to przejdźmy teraz do kraju nad Wisłą. Słuchajcie, 3600 zł minimalna. Rok temu było to 3010, no także dobrobyt Polaka wzrasta. Cena iPhone'a w Polsce też jest niższa niż rok temu, bo kosztuje 6599 zł. 6599. A rok temu kosztowała 14 Pro, w dniu premiery 7199, no to faktycznie jest taniej. I teraz, okej, co mówią nam te suche dane? 0,55 iPhone'a kupi sobie Polak z minimalnej, rok temu mógł sobie sprawić jedynie 0,42. No to rzeczywiście mamy tutaj przyrost dobrobytu. Wskaźniki moje teraz szaleją. Zobaczmy, jak to się ma w przypadku średniej. Rok temu, słuchajcie, ze średniej Polak nawet jednego sobie nie mógł kupić. A teraz 7005 podzielić przez, no, wyjdzie ponad 1, 6599, 1,06. Słuchajcie, nie chcę, żeby to brzmiało jak jakaś propaganda rządowa, co teraz mówię, bo przypomnę jeszcze raz, nie wiem po raz który, że to są suche dane, suche średnie dane, które stawiam do tabeli i je porównuję. No ale fakty są faktami. Zobaczmy teraz, moi kochani, jak sytuacja wygląda w Indiach. Tu od razu mogę powiedzieć, że nie wygląda ona zbyt kolorowo. Warto zauważyć, że w kraju, o którym teraz mówię, nie ma ustalonej odgórnie stawki minimalnej. Te wartości, z tego co udało mi się ustalić, są naprawdę bardzo, bardzo rozbieżne. Znalazłem w danych, które przeglądałem, taką minimalną wartość 178 rupii, czyli około 2,15 dolara dziennie. Jeżeli przyjmiemy tę wartość jako minimalną, no to da nam 5340 rupii miesięcznie. To jest około 65 dolarów. Zakładając rzeczywiście taką bardzo, bardzo niską wartość pracy, no zobaczmy, ile mieszkaniec Indii kupi sobie iPhone'ów z tej pensji.
Cena iPhone'a to 144 900 rupii. 400 iPhone'a 15 Pro 256 GB kupi sobie z minimalnej krajowej mieszkaniec Indii w jednym z tych biedniejszych regionów. Jest to porażająca statystyka. Jeżeli chodzi o średnią, z tego co udało mi się ustalić zgodnie z najnowszymi danymi z 1 maja tego roku, jest to 43 861 rupii dla całych Indii, czyli około 566 dolarów. No to już nie wygląda tak druzgocąco, ale nadal jednak jest to wartość skrajnie niska. Weźmy sobie więc tę wartość i zobaczmy, ile iPhone'ów z tej średniej sprawi sobie mieszkaniec Indii. 32 setne iPhone'a 15 Pro w skali miesiąca. Tyle sobie może sprawić mieszkaniec Indii. No ocencie sami, czy jest to dużo, czy mało. Jak to wygląda na tle Polski? Moim zdaniem nie mamy co narzekać, biorąc pod uwagę Indie, ale mamy co narzekać, biorąc pod uwagę na przykład Stany Zjednoczone, czy chociażby naszych zachodnich sąsiadów, gdzie z minimalnej kupimy sobie niemalże trzykrotnie więcej iPhone'ów w skali miesiąca, no zresztą ze średniej krajowej również. Moi kochani, tak jak wspomniałem, bibliografię, wszystkie źródła zostawiam Wam zarówno w opisie filmu, jak i w tabeli. Te tabele Wam podlinkowuję. W tej tabeli macie już 14 Pro oraz 15 Pro. Za rok się pojawi kolejna odsłona iPhone'a. No cóż, ja biorę się za montaż tego filmu. Pozostawiam Was ze Stefanem. Zobaczcie sobie, jak on jest piękny, jak pięknie się rozwija. I widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej!